Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobuciewiczem. Część dziewiąta. Życie rodzinne archeologów. Tak, tak, to jest problem. Oczywiście wszyscy prawie są żonaci, mają dzieci. Jak wiemy, życie nie jest takie łatwe. Pensję, którą donosimy, nie pozwala na jakieś, wie pan, żony często pracują, a jak nie pracują, no to marnie jest z nimi. No a poza tym żony na ogół by chciały, żeby mężowie byli. No dziećmi się zająć i tak dalej. I ja miałem o tyle szczęście, że po pierwsze, ja się późno ożeniłem i już byłem zaawansowany mocno, już byłem nawet po wyjeździe na Błękitnym Nilu. Po drugie, wie pan, ja nawet kieszonkowe, które dostawałem badając u Freda w kombajn, to ja przywoziłem po sezonie powiedzmy $200. To było dużo pieniędzy. Także moja żona przez pierwsze 8 lat, jak dzieci były małe, nie pracowała. I jakoś sobie dawaliśmy z tym radę, bo jak ja co roku przywiozłem $200-300, to wie pan, ja zarabiałem $25 miesięcznie w Polsce, to normalnie. Także to nam pozwoliło. Ale to był rzadki wypadek, no kilku takich może jeszcze było. Ale w ogóle, no, archeologów jest dużo i oni mają problemy. No wiem, choćby teraz, chłopcy, bo my ich nazywamy chłopaki, oni już 50 lat podjeżdżają w tej chwili, ale tak się przyjęło. Tak samo dziewczyny były studentkami, a potem wiem. No i no mają dzieci, te żony czasem muszą pracować, no bo z pensji archeologa nie wierzyją, oni byli śmiertelnie przerażeni teraz, że wie pan, obetną. Archeolog nie ma fachu, musi coś wymyślać. No i były te problemy. Jakoś na ogół ludzie szczęśliwie, te żony miały wyrozumienie, wyrozumiałość. No, robiło się co się da, zapraszało się tam do Egiptu, żeby coś z tego miały, wie pan. Do Ameryki moją żonę też zaprosiłem. Johnem urządził wielką wycieczkę po Stanach tych zachodnich. Także no, tak, ale to jest problem. To jest problem w tym fachu na pewno. Tylko że ludzie młodzi nie wiedzą o tym. Oni idą na archeologię, potem się żenią, a tu nagle czemu ty jeździsz ciągle, nie macie w domu i tak dalej. No, to jest problem. Porada dla przyszłych archeologów. Ja myślę, że trzeba uczciwie im mówić, że wy uważajcie, dlatego że jest szansa, że dostaniecie posadę prawdziwą w tym zawodzie, jest niewielka. Dodaję perfidnie przy tym, że mnie też to mówiono w swoim czasie, kiedy nas było 5 na roku i co 3 lata była rekrutacja, a ich jest 50 tutaj na pierwszym roku, a u was to jeszcze więcej. No więc wie pan. Jeżeli się pytają, to ja odpowiadam i mówię, że mi też mówiono, ale właśnie wtedy było łatwo, wszyscyśmy dostali pracę. W tej chwili liczcie się z tym, że będzie trudno. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, że jak jesteście już tymi studentami, pamiętajcie, że was obserwują. Jeżeli jakiś etat się pojawi, jakaś posada czy jakaś możliwość, oni wtedy się rozglądają, kogo przyjąć. I oni wiedzą mniej więcej, kto się stara, a kto się nie stara. Albo jak nie wiedzą, to idą do takiego, co wie. Jak ja chłopaków przyjmowałem, to poszedłem do asystentek na uniwersytecie, no bo oni byli studentami. Ja co prawda miałem z nimi wszystkimi zajęcia, bo ja miałem 20 lat po etatu na uniwersytecie tutaj. Ale akurat tak nie znałem. No i ale ci mi się podobali dwaj, no i pytałem się, co myślicie, czy oni są tak, to oni są dorzeczni, może i się bardzo udało. Więc powiedziałem, oni na was patrzą
I w razie czego będą robili o was wywiad, więc wy się starajcie na wykopach, jak już jesteście. Nie tylko na wykopach, wszędzie. Taką dobrą radę im dawałem. Ale oczywiście, wie pan, już pod koniec mi się już nie chciało wręcz wykładać, bo 50 na roku, na pierwszy rok przychodzą. Ja miałem pierwsze zajęcia, bo to paleolit, wie pan, od tego się zaczynało. Przychodzą mnóstwo na pierwsze zajęcia. Na drugie, zobaczyć jak profesor wygląda, na drugie też jeszcze trochę przyszło, a potem coraz mniej, dopiero na podpisy, na egzamin, bo ja robiłem egzamin. Mnóstwo obcych twarzy się pojawiało. Pisemny robiłem, bo 50 przepytać, to jest co robić. Wcześniej, jak jej było 30, to robiłem nawet ustne, ale pisemne takie. No i oni przychodzili, żeby dostać papier, bo chcieli mieć studia skończone i mieć papier. Dawniej to jeszcze do wojska, żeby nie iść. No i tu i ówdzie się zdarza, no wie pan, no i trochę było na autostradach. To znaczy oni nie posadę dostali, ale zajęcie, no zarabiali. Jeszcze tu i ówdzie są jakieś takie małe ratownicze badania, no to tam się czepiają. Jak zmieniła się archeologia? Zmieniło się, ponieważ dwie rzeczy są. Jedna to jest normalny rozwój metod. Mówi metod sposobu interpretacji materiałów. I również podejście do materiałów, kierunek, w którym się zmierza. Mówię teraz szczególnie o paleolicie, a to dotyczyło i innych okresów. Mianowicie jak ja zacząłem być studentem, to głównym właściwie celem w dużej mierze było zdobycie materiałów i posegregowanie ich według typologii i opublikowanie tego, żeby inni wiedzieli, że też takie stanowisko tu było, czy coś takiego. Niektórzy, to dotyczy krzemieniarstwa szczególnie, uznawali, do dziś zresztą uznają, że te wszystkie właśnie finezje segregowania krzemieni pozwolą odtworzyć coś, co będzie mogło powiedzieć o życiu i rozwoju kulturowym tych starych społeczeństw. No, trudno jest to zrobić, no wie pan, bo na podstawie podobieństw typologicznych orzekać, czy to o pokrewieństwach jakichś między kulturami, między grupami ludzkimi, czy o wędrówkach grup ludzkich. Bo jak ten krzemień się tam pojawia, na przykład liściak paleolityczny, no to tam była kultura świderska. Aż doszła do Turcji i do Sudanu, bo liściaki znalazłem i w Turcji, i w Lidze. Takie, że tylko włożyć do naszego materiału. Wie pan, ale do tego było trzeba większego rozmachu badań, który zawetował trochę te sprawy. I to się zamieniło teraz, po pierwsze, w te multidyscyplinarne podejście. To jest bardzo, tego nie było dawniej. Nie mówiąc o C14, które przybyło i te różne inne metody fizyko-chemiczne. No ale to geomorfologia, archeobiologia, archeozoologia, palynologia. Mamy tu pannę od ślimaków. W ogóle, wie pan, myśmy z Lechem też stwierdzili, że w Poznaniu trzeba zorganizować grupę właśnie tych nauk pomocniczych, tak zwanych, ale z nami. Jak ty będziesz miał etat, bierz kogoś. No wziął sobie, powiedzmy, Małgosię Kabacińską od traseologii, od badań śladu. A ja miałem więcej możliwości jakoś. Także ja tutaj zrobiłem, była już dawniej pracownia archeobiologiczna, gdzie były dwie osoby, starsi państwo, oboje poszli zresztą na emeryturę wcześniej. No ale ja tutaj, także my mamy w tej chwili archeozoologa, archeobotanika od makroszczątków, od ślimaków, mamy geomorfologa. Już tyle. Brakuje nam właściwie tylko antropologa fizycznego od szkieletu. No w tej chwili nie ma mowy o czymś takim, bo po prostu, wie pan, średnia wieku bardzo idzie w górę, bo bardzo, ale przyszło jakimś cudem
jakieś dwie czy trzy osoby powoli doszły, nie ja już ich przyjmowałem. No i po prostu, krótko mówiąc, zmieniło się podejście do materiałów na szersze horyzonty jakoś. A druga sprawa jest, no po prostu przybyło metod. Przybyło metod. No mamy tutaj w laboratorium C14, mamy te wszystkie nauki pomocnicze i one pozwalają dużo więcej powiedzieć o, powiedzmy, życiu ludzi w dawnych wiekach. Miałem taki podręcznik w trzeciej klasie, pamiętam. No o to chodzi w końcu, żeby wejść w ten świat jakoś bliżej poznać. No, czasami archeologia jest żmudna w ogóle. Człowiek dłubie, najpierw wykopie, potem na biurku patrzy, węszy, daje do analiz, ale czasami coś błyśnie, że się odkryło coś. I to jest wielka satysfakcja. Tak jak mówiłem o tych początkach Egiptu starożytnego, ja uważam, że coś żeśmy fajnego wymyślili. Także poszło do przodu. Polska archeologia jest w ogóle ceniona bardzo ciągle. Myśmy wyjechali na milenium zresztą sporo, ale teraz już także gdzie indziej paleolit polski był bardzo silny. Teraz już ci pierwsi uczniowie Krukowskiego, no to już na emeryturach, jeśli żyją w ogóle. No ci następni też już są nie najgorsi. Mniej badań jest. Wie pan, jak myśmy mieli jakoś pieniądze, myśmy sporo nakopali dla siebie do doktoratów. A teraz oni muszą szukać jakichś materiałów, gdzieś coś. Ale w ogóle polska archeologia ciągle jest jeszcze na świecie dosyć szanowana.